wady i zalety. Shih Tzu oczywiście bardzo popularna rasa małych psów. Tą popularność zawdzięcza nie tylko swojemu wyglądowi, ale też pewnym cechom charakteru. Tylko jakie są wady, jakie są zalety tej rasy? Zacznijmy od zalet. Są to psy spokojne, zrównoważone, o takim łagodnym i przyjacielskim charakterze wobec ludzi. Do tego uwielbiają zabawę, uwielbiają nasze towarzystwo. Jeśli połączymy to z tą średnią aktywnością, tym, że lubią spać, to mamy wynik taki, że jest to rasa naprawdę dla szerokiego grona ludzi. Dobrze dogadują się z psami i kotami. Nawet ta socjalizacja nie jest jakoś bardzo potrzebna, chociaż nawet w przypadku Shih Tzu należy ją przeprowadzić, żeby nie mieć później jakichś większych problemów, ale tak to z reguły ten stosunek Shih Tzu do innych zwierząt jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Nie są to psy hałaśliwe, są to psy inteligentne i w miarę chętne do nauki. Może nie są jakieś, że rzucą się do tej nauki, że będą chciały wykonywać wszystkie nasze polecenia, ale jednak jeśli je zachęcimy, w odpowiedni sposób zmotywujemy, to raczej nie powinniśmy mieć żadnych problemów z nauczeniem tych psów jakichś sztuczek czy też innych rzeczy. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, też są bardzo w tym fajne, ale raczej powinny te kontakty być z dziećmi już troszkę większymi, troszkę starszymi, takimi, które już wiedzą, że to nie jest pluszowa zabawka, że to jest żywe zwierzę i trzeba troszkę na nie, można powiedzieć, uważać. Nie uciekają, rzadko raczej za czymś pobiegną. Ten instynkt myśliwski nie jest może jakiś duży, a raczej w ogóle nie jest duży i dzięki właśnie temu raczej na spacerze nie powinno być większych problemów, chociaż nie wolno zapominać, że to są psy raczej dosyć ciekawskie. Świetnie sprawdzają się, jeśli chodzi o podróżowanie, jeśli chodzi o różne warunki mieszkaniowe, także świetnie znajdą się i w dużym domu, i w małym mieszkaniu. Wystarczy, że zapewnimy mu swoje towarzystwo oraz odpowiednią dawkę ruchu. A ponieważ ta aktywność, jakiej potrzebują, nie jest jakaś bardzo duża, to raczej z tym też nie ma większych problemów. Jeśli chodzi o wychowanie, nie potrzeba naprawdę jakiejś potężnej wiedzy, żeby je wychować. Troszkę konsekwencji, trochę cierpliwości, trochę spokoju. Jest to rasa naprawdę, którą łatwo można wychować. Nie jest to rasa, która będzie sprawiała jakieś problemy wychowawcze, tylko że jak zawsze musimy troszkę czasu poświęcić tym psom. Zanim przejdę do wad, oczywiście zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, udostępnij, poleć, wrzuć na swoje media społecznościowe, na jakąś stronę, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły do jak najszerszego grona ludzi. Przejdźmy do wad. Sam decyduje, kiedy i z kim się, można powiedzieć, kontaktuje, kiedy pozwoli nam na pieszczoty, kiedy możemy go wziąć na kolana, on o tym decyduje. Dla jednych to wada, dla drugich to zaleta, ale to nie jest pies, który nie ma własnego zdania. To jest pies, który ma własne zdanie, ale nie oznacza to, że jest złośliwy czy też uparty, tylko po prostu on decyduje o dużo rzeczach. Kolejną wadą jest oczywiście krótka kufa i za tym idące problemy. O tym jest materiał na kanale o rasach brachycefalicznych, o związanych z nimi problemami. To nie tylko problemy z oczami, czy też większe zagrożenia dla oczu, ale też na przykład gorsze znoszenie wysokich temperatur, większe problemy przy bardzo dużej aktywności fizycznej. Lubią jeść, i chociaż może nam się wydawać, że to nie jest problem, to jednak może dochodzić do tycia, jeśli będą jadły za dużo, miały zbyt mało aktywności. A jak doskonale wiemy, to tycie w przypadku psów jest bardzo niebezpieczne, no jak w przypadku ludzi też. Tutaj zapraszam na mój drugi kanał, Marcin Pasierb, tam jest o odżywianiu, o dietach, o takich produktach pozytywnie wpływających na nasze ciało, no ale to tak na boku. Linki oczywiście w opisie. Więc musimy uważać na to tycie, na ten nadmiar apetytu,
żeby nie było później problemów. Kolejną rzeczą jest to, że chociaż są to psy bardzo wesołe, bardzo przyjacielskie i łatwe w wychowaniu, to musimy jednak pamiętać, że to są też psy inteligentne, posiadające swoje zdanie i potrafiące nam wejść na głowę, potrafiące wykorzystać nasze niedomówienia, no ale to tylko świadczy o inteligencji i o tym, że te psy świetnie sobie radzą z ludźmi. Więc pamiętajmy, cierpliwie, konsekwentnie stawiajmy granice tam, gdzie trzeba. Bywa uparty i odporny na polecenia. To jest coś, co nie jest może częste, ale należy o tym wspomnieć, ponieważ chociaż on jest chętny do współpracy z nami, to jednak zdarza się, że niektóre rzeczy, które go nie interesują, do których nie będziemy w stanie go przekonać, zmotywować, zaciekawić, no może być dosyć odporny na polecenia, dosyć uparty, ale tutaj należy troszkę nad tym popracować i nie będzie najmniejszych problemów. Socjalizacja. Chociaż łatwy, dobrze dogaduje się z psami, z kotami, jak zawsze, jak w przypadku każdej rasy, ta socjalizacja jest ważna, żeby kiedyś w przyszłości nie doszło do jakichś problemów. I ostatnia wada, czasochłonna i częsta pielęgnacja. Żeby ten pies był zdrowy, żeby wyglądał w ten sposób, co trzeba, ta pielęgnacja musi być w odpowiedni sposób przeprowadzona, musi być, jeśli chodzi o częstotliwość, też musi być odpowiednia. Musimy jednak temu psu poświęcać sporo uwagi, jeśli chodzi o pielęgnację, ale to też dotyczy wielu raz i musimy pamiętać, że jeśli się do tego przyzwyczajmy, jeśli pies będzie przyzwyczajony, będzie to w formie zabawy, to wcale to nie będzie nam przeszkadzało, a właściwie nie powinno nam przeszkadzać. Czyli wady, zalety. Zapraszam też na materiał Dla kogo ta rasa. Albo już jest na kanale, albo dopiero się pojawi, ale właśnie o Shih Tzu można naprawdę bardzo wiele dobrego powiedzieć. Tych wad też troszkę jest, no ale nie ma ras idealnych i większość z tych wad da się w łatwy sposób wyeliminować poprzez odpowiednie wychowanie, a takie coś jak pewne ograniczenia, jakie są spowodowane przez krótką pufę, też nie są czymś strasznym. Czasochłonna pielęgnacja też nie jest czymś nie do przeskoczenia. Dziękuję za uwagę. Wiesz coś więcej? Oczywiście sekcja komentarzy. Zapraszam na inne materiały, nie tylko o Shih Tzu, ale też o innych psach, ogólnie o zwierzętach. Zapraszam też na moje inne kanały, o wspomnianym kanale dotyczącym odżywiania naszego ciała, produktów wszelakich, dietetyki, ale zapraszam też na inne linki w opisie, czy to o kanał historyczny, czy też o bardziej techniczny, ekonomiczny kanał. Do usłyszenia ponownie.